Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Logika konsekracji w celibacie kapłańskim, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 17 lipca 1993 roku. Kiedy w Ewangelii Jezus powołał pierwszych apostołów, by uczynić ich rybakami ludzi, oni zostawili wszystko i poszli za nim. Pewnego dnia sam Piotr przypomniał ten aspekt powołania apostolskiego, mówiąc do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus wymienił wówczas wszystkie dobra, których trzeba się wyrzec z powodu mnie i z powodu Ewangelii. Nie chodziło tylko o rezygnację z dóbr materialnych, z domu lub pól, lecz o opuszczenie najdroższych osób, braci lub sióstr, ojca lub matki, lub dzieci. Tak mówią Mateusz i Marek. Żony, braci, rodziców albo dzieci, powiada Łukasz. Widzimy tu różnorodność powołań. Jezus nie wymagał od wszystkich swoich uczniów radykalnego wyrzeczenia się życia w rodzinie, ale żądał, by wszyscy przyznali Mu pierwsze miejsce w swoich sercach. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie nie jest niegodzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Konieczność pełnego wyrzeczenia się wszystkiego związana jest z życiem apostolskim lub szczególną konsekracją. Powołani przez Jezusa Jakub syn Zebedeusza i brat jego Jan nie tylko zostawili łódź, w której naprawiali swe sieci, lecz również swego ojca, który był z nimi. Wszystko to pomaga nam zrozumieć sens kościelnego prawodawstwa na temat celibatu kapłańskiego. Kościół zawsze bowiem uważał i nadal uważa, że celibat mieści się w logice konsekracji kapłańskiej i związanej z nią całkowitej przynależności do Chrystusa, która zmierza do świadomej realizacji jego nakazu życia duchowego i ewangelizacji. Istotnie w Ewangelii według świętego Mateusza, we fragmencie poprzedzającym przytoczone przez nas słowa o opuszczeniu najbliższych osób, Jezus mówi, używając dobitnych semickich sformułowań o innym jeszcze wyrzeczeniu dla Królestwa Niebieskiego, mianowicie wyrzeczeniu się małżeństwa. Są i tacy bezrzędni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezrzędni. Zobowiązali się zatem do celibatu, by oddać się całkowicie na służbę Ewangelii o Królestwie. W swym pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł stwierdza, że sam idzie konsekwentnie tą drogą i ukazuje stosowność tej decyzji. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie i doznaje rozterki. Z pewnością nie jest rzeczą stosowną, by doznawał rozterki ten, kto jako kapłan zostaje powołany do zajmowania się sprawami Pana. Jak mówi Sobór, przyjęcie celibatu w duchu tradycji, sięgającej aż do Chrystusa, jest rzeczą wielkiej wagi, szczególnie dla życia kapłańskiego. Jest bowiem znakiem, a zarazem bodźcem miłości pasterskiej i szczególnym źródłem duchowej płodności w świecie. To prawda, że w kościołach wschodnich wielu prezbiterów zawiera legalne małżeństwa, zgodnie z dotyczącym ich prawem kanonicznym. Jednak i w tych kościołach żyją w celibacie biskupi, a także pewna liczba kapłanów. Tę różnicę dyscypliny, związaną z okolicznościami czasu i miejsca, które Kościół bierze pod uwagę, wyjaśnia fakt, że doskonała powściągliwość, jak mówi Sobór, nie jest wymagana jednak przez kapłaństwo z jego natury. Nie należy ona do istoty kapłaństwa jako sakramentu święceń. Dlatego też nie obowiązuje w sposób absolutny we wszystkich kościołach. Nie ulega jednak wątpliwości, że odpowiada wymaganiom święceń kapłańskich, a nawet jest z nimi ściśle związana. Mieści się, jak już powiedzieliśmy, w logice konsekracji. Konkretnym ideałem takiej formy życia konsekrowanego jest Jezus. Wzór dla wszystkich, a zwłaszcza dla kapłanów. Żył on w stanie bezrzędnym, i dlatego mógł poświęcić wszystkie swe siły przepowiadaniu Królestwa Bożego i służbie ludziom, ogarniając sercem całą ludzkość, jako głowa nowego, duchowego pokolenia. Dokonał tego wyboru rzeczywiście dla Królestwa Niebieskiego. Swoim przykładem Jezus wskazuje pewną drogę, którą poszli inni. Na podstawie Ewangelii można sądzić, że Dwunastu Wybranych na pierwszych uczestników jego kapłaństwa, wyrzekło się życia w rodzinie, by pójść za nim. Ewangelie nie mówią nigdy o żonach czy dzieciach dwunastu, choć dają do zrozumienia, że Piotr, zanim został powołany przez Jezusa, był człowiekiem żonatym. Jezus nie wydał prawa, lecz zaproponował ideał celibatu dla nowego kapłaństwa, które ustanowił. Ideał ten przyjmował się stopniowo w Kościele. Można się domyślać, że w pierwszym okresie szerzenia się i rozwoju chrześcijaństwa wielu było kapłanów żonatych, wybranych i wyświęconych zgodnie z tradycją judaistyczną. Wiemy, że w listach do Tymoteusza oraz Tytusa sformułowany jest wymóg, by ludzie wybrani na prezbiterów, byli między innymi dobrymi ojcami rodziny, mężami jednej żony to znaczy wiernymi wobec swoich żon. Jest to okres, gdy Kościół organizuje się dopiero i można powiedzieć, wypróbowuje różne dyscypliny stanów życia, aby określić, która odpowiada lepiej ideałowi i radom zaproponowanym przez Pana. Doświadczenie i refleksja prowadzą stopniowo do ukształtowania się dyscypliny celibatu i do powszechnego przyjęcia jej w Kościele Zachodnim na mocy prawodawstwa kanonicznego. Nie była to tylko konsekwencja pewnych rozwiązań prawnych i dyscyplinarnych, ale owoc dojrzewania w Kościele świadomości, że celibat kapłański ma uzasadnienie nie tylko historyczne i praktyczne, lecz również wynikające z odkrywanej stopniowo zgodności między celibatem i wymogami kapłaństwa. Sobór watykański II wymienia motywy ścisłej zgodności celibatu z kapłaństwem. Przez dziewictwo, zaś, lub celibat, zachowywany ze względu na Królestwo Niebieskie, prezbiterzy są poświęcani Chrystusowi z nowych i wyjątkowych powodów. Łatwiej niepodzielnym sercem trwają przy nim, z większą swobodą w nim i przez niego poświęcają się służbie Boga i ludzi. Sprawniej służą Jego Królestwu i dziełu nadprzyrodzonego odrodzenia. I stają się w ten sposób zdatniejszymi do przyjęcia szerszego ojcostwa w Chrystusie. I tak przywołują na pamięć to tajemnicze małżeństwo ustanowione przez Boga i mające w przyszłości być w pełni objawione, przez które Kościół posiada jedynego oblubieńca Chrystusa. Stają się oni ponadto żywym znakiem tego przyszłego świata, obecnego już przez wiarę i miłość, w którym synowie zmartwychwstania ani nie wychodzą za mąż, ani się żenią. Są to wzniosłe i szlachetne racje duchowe, z których możemy wyodrębnić następujące istotne elementy: pełniejsze przylgnięcie do Chrystusa, którego można kochać i służyć mu niepodzielnym sercem, większa dyspozycyjność w służbie Królestwa Chrystusowego i wypełnianiu własnych zadań w Kościele, bardziej wyłączny wybór Ojcostwa Duchowego. Praktyka życia bardziej przypominającego życie w wieczności i dlatego dającego lepszy przykład życia na Ziemi. Odnosi się to do wszystkich czasów, również i do naszej epoki, jako racja i najwyższe kryterium każdego sądu i wyboru, zgodnego z wezwaniem do zostawienia wszystkiego, skierowanym przez Jezusa do uczniów, a szczególnie do apostołów. Dlatego też synod biskupów w 1971 roku stwierdził ponownie, że prawo celibatu kapłańskiego, obowiązujące w kościele łacińskim, powinno być w pełni zachowane. Prawdą jest, że życie w celibacie napotyka dziś trudności, czasem nawet poważne, stwarzane przez subiektywne i obiektywne sytuacje, w jakich żyją kapłani. Synod biskupów zastanawiał się nad nimi. Uznał jednak, że również i dzisiejsze trudności można pokonać, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki, a więc pogłębienie życia wewnętrznego, przez modlitwę, umartwienia, gorącą miłość względem Boga i bliźniego oraz przy pomocy innych środków wspierających życie duchowe, zachowanie równowagi psychicznej, dzięki odpowiedniemu włączeniu się w świat relacji społecznych braterskie stosunki i kontakty z innymi prezbiterami oraz z biskupem, do czego należy lepiej przystosować struktury duszpasterskie, także z pomocą wspólnoty wiernych. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, jakie Kościół rzuca mentalności, tendencjom i pokusom świata, okazując wciąż nową wolę życia zgodnego z ewangelicznym ideałem i dochowania mu wierności. Dlatego też synod, Pozostawiając papieżowi możliwość niezależnego rozpatrywania i rozstrzygania pewnych sytuacji potwierdził, że w Kościele Łacińskim nie dopuszcza się do święceń mężczyzn żonatych, nawet w szczególnych wypadkach. Kościół uważa, że świadomość całkowitej konsekracji, dojrzewająca przez wieki zachowuje nadal rację istnienia i powinna być coraz bardziej doskonalona. Kościół wie również, i wraz z soborem, przypomina prezbiterom i wszystkim wiernym, że dar celibatu, tak odpowiadający kapłaństwu Nowego Testamentu, jest wielkodusznie udzielany przez Ojca, jeśli tylko ci, którzy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa przez sakrament kapłaństwa, a także cały Kościół pokornie i wytrwale dar ten wypraszają. Ale być może najpierw trzeba prosić o łaskę zrozumienia celibatu kapłańskiego, w którym niewątpliwie Zawarta jest pewna tajemnica: tajemnica odwagi i ufności niezbędnej, aby bez reszty przylgnąć do osoby i odkupieńczego dzieła Chrystusa, i być zdolnym do radykalnych wyrzeczeń, co w ludzkich oczach może wydawać się niepojęte. Sam Jezus, mówiąc o tym, przestrzega, że nie wszyscy mogą to zrozumieć. Błogosławieni, którzy otrzymują łaskę, zrozumienia tego i wiernie idą tą drogą.